Ukryjcie się! Jest towar, który chcę zdobyć. Rdzenie skandowe. Rzadka rzecz, a trafiła w ręce ćpuna, który nawet nie wie, ile są warte. Nie godzi się dopuścić do takiego marnotrawstwa. Przeczytaj załącznik i bierz się do pracy. Na twoim miejscu bym tam nie wchodził. Odjebało typowi do reszty. Czego? Mów jak pytam, kurwa! Podobno masz rdzenie skandowe. Mój klient ich potrzebuje. A ja to co? Ja ich nie potrzebuję? Wszystko się tu, kurwa, sypie w tym budynku! Wszystko! Rury, elektryka! Winda co drugi dzień staje! Winda, kurwa! Jak ja mam naprawić tę windę, jak nie mam rdzeni? Twój klient ci to powiedział, he? Powiedział ci, kurwa! Ta winda, ona ma dźwig hydrauliczny czy elektryczny? Co? No... elektryczny. Z reduktorem. Brzmi jak problemy ze szczotkotrzymaczem. Pewnie izolacja na kablach się przetarła i są spięcia. Banalna sprawa. A ty, kurwa, co? Z serwisu przyjechałeś? Nie. Od klienta, który bardzo chce dostać z powrotem swoje rdzenie. A ty sobie bez nich poradzisz. Nabierz je, tam leżą. Bierz i wypierdalaj, bo łeb mi pęka. Rdzenie i jestem zadowolony. A to się rzadko zdarza i rzadziej niż deszcz na piaskach egipskiej pustyni, po której błądził Mojżesz. Ale do rzeczy, zamykam kontrakt i robię przelew. Thank you.
i wszyscy już dawno rzucilibyśmy się sobie do gardę. Korpy, gangi, najemnicy. Wiesz, jaka jest w tym rola fikserów? Jeśli jedna ze stron konfliktu zaczyna wyraźnie dominować, profesjonalny fikser dyskretnie pomaga tej drugiej. W ten sposób zabezpiecza swoje interesy. Dlaczego o tym mówię? Bo czas na niewielką interwencję. Sprawdź załącznik. Poczekaj. Jak to kurwa potyka? Ty, kurwa! Tu są śmieci starsze ode mnie. Po chuj to ludzie kupują. Pan to klient. Podbiły serca Tokio, Sydney, Paryża. Teraz nadszedł czas na... No, czego chcesz? Bądź gotowy i szykuj się na najlepsze. Odpalam tryb wariat! Doskonale. Równowaga czasem wymaga odgaw. Zamykam kontrakt.
Zapraszam do samochodu. Dzięki. Witaj, Lee. Jefferson Perales. Rozmawiałeś już z moją żoną, Elizabeth. Miło mi państwa poznać. Pani Perales? Pani Perales? Jak zwykle miałaś rację, Liz. Moja żona doskonale zna się na ludziach. Powiedziała, że na pewno się dogadamy. Teraz wiem dlaczego. Perales? Kandydat na burmistrza Night City? Ten sam. Więc również ten sam, który do niedawna był prokuratorem generalnym, a teraz zasiada w Radzie Miasta. Teraz pewnie rozumiesz, dlaczego zależało nam na dyskrecji. A zatem, na czym będzie polegało zlecenie? Carter, jedziemy. Elizabeth? Jak pewnie wiesz, niedawno zmarł burmistrz Lucius Ryan. Chcemy się dowiedzieć, jak do tego doszło. Z tego, co pamiętam, parę dni przed śmiercią Ryana doszło do próby zamachu na niego. Według NCPD to był z niczym niezwiązany przypadkowy atak cyberszaleńca. A śmierć burmistrza nastąpiła z przyczyn naturalnych. I nie miała nic wspólnego z tym atakiem. Dokładnie tak mówią oficjalne raporty. Ryan jakoby umarł w domu w wyniku awarii kardiowszczepu. Te wasze podejrzenia mają może jakiś związek z nadchodzącymi wyborami na burmistrza? Oczywiście. Jeśli Lucius Ryan został zamordowany, musimy to wiedzieć. Dlaczego podejrzewacie, że policja się pomyliła? Macie jakiekolwiek poszlaki? Tuż przed śmiercią Ryan zarządził cięcia budżetowe dla Departamentu Policji. Być może to się komuś nie spodobało. Udało nam się dotrzeć do nagrania, na którym widać moment zamachu. Nasz szef ochrony już je oglądał i nie znalazł niczego podejrzanego. Dlatego zależało nam na kimś, kto potrafi edytować braindance'y. To surowe nagranie. Braindance jeszcze dziś musi wrócić na miejsce, inaczej sporo ludzi będzie miało kłopoty. Jeżeli zgodzisz się nam pomóc, możesz je zaraz obejrzeć. No dobrze. Zobaczę, co da się zrobić. Doskonale. Będziemy ci wdzięczni za cokolwiek, co pozwoli jakoś rozjaśnić tę sytuację. No i co my tu mamy? Co ty tu robisz? To też mój mózg, nie? Tym razem nie nagrywaj z bliżej na dupy, jasne? Oczy na burmistrzu. Ten materiał jest własnością ratusza, więc niech wygląda jak własność ratusza. Stop! River Ward, NCPD. Policja, wpuścić? Niech poczeka. To ważne. Muszę porozmawiać z szefem ochrony burmistrza. Po konferencji. Ten materiał jest własnością ratusza, więc nie wygląda jak pan. Kim jest ten cały Holt? Pojęcia nie mam. Wszyscy ci pajacy są tacy sami.
to już druga konferencja w ciągu 3 dni. Nie rozumiem, po co nam to. Dlatego ja jestem burmistrzem, a nie ty. Właśnie teraz potrzebujemy ekspozycji. Zacharowuje się pan. Wieczorem odpocznę. Mój pokój w Red Queen's Ray jest gotowy? Oczywiście. Dobra, zostaw mnie. Muszę poćwiczyć. Red Queen's Ray. Kojarzy ci się z czymś? Tak. Ze starymi brytolskimi pierdzielami poubieranymi w peruki. Ach, powiedz od razu, że z niczym. Muszę poćwiczyć. Sekundy przed atakiem. Wygląda jak celowe działanie. Albo psychol po prostu wyczuł moment i skorzystał z okazji. Nie popadaj w paranoję. Nie masz chciał coś przekazać ochronie. Tak, pewnie swoją gotowość do lizania dupy Rainowi. Terminal zawiesił się akurat w momencie, kiedy on przechodził przez bramkę. To nie był przypadkowy glitch. Widziałem już dziwniejsze zbiegi okoliczności. Na przykład? Na przykład jak przelecisz laskę i jej siostrę tego samego wieczora. I w dodatku obie są zakonnicami. To ci się naprawdę zdarzyło? Nie, ale mogło. Jego wszczepami można by obdzielić pół miasta. I pewnie tak się właśnie stało. Ciało zniknęło z kostnicy. Nikt nic nie widział, nikt nic nie wie. A jakiś pies kupił sobie nowy samochód i strasznie brzydki garnitur. Wiesz to, czy pierdolisz? Ja już tyle widziałem, że nie muszę wiedzieć, żeby wiedzieć. Ludzie zawsze są tacy sami. Aha, czyli pierdolisz. Proszę, proszę. Po konferencji. Ta melodia. Nie rozpoznaję jej. Melodia? Ta, którą on nuci. Nie nazwałbym tego melodią. Bardzo jest na niej skoncentrowany. Co sądzisz? Jesteśmy paranoikami, czy sytuacja jednak jest podejrzana? Cała ta sytuacja wydaje się mocno podejrzana. Ha, więc jednak. Masz jakieś pytania? Red Queen's Race. Co to za miejsce? Nigdy o nim nie słyszałem, przykro mi. Kim jest Holt? Zastępca burmistrza i jego bulterier. Teraz startuje w wyborach. Czego miała dotyczyć ta konferencja? Niczego sensownego. Rain uwielbiał dźwięk własnego głosu i lubił się oglądać w telewizji. Z tego co pamiętam, tutaj akurat pretekstem było odnotowanie spadku przestępczości w Night City. Spadku? Rain ogłosił Pacyfikę niezależnym terytorium. Tym samym zbrodnie tam popełniane przestały iść na rachunek miasta. O, sprytnie. Policjant, który uratował Raina. Wiadomo coś o nim? Detektyw River Ward, dobry gliniarz. Pracowałem z nim przy kilku sprawach. Jeśli chcesz z nim porozmawiać, mogę to załatwić. Ochroniarze burmistrza też są z policji?
Nie, wszyscy są wybrani przez Holta i zatrudnieni przez korporację. Choć niektórzy z nich to ex-gliny. A czy ktoś jeszcze poza ochroniarzami Raina ma zdalny dostęp do terminalu? Policja i nikt więcej. Zjawił się we właściwym momencie. Albo miał dużo szczęścia, albo dobre informacje. A ja będę potrzebował i tego, i tego. Ładnie powiedziane. Przesyłam ci kontakt do niego. Gdybyś jeszcze czegoś potrzebował, daj znać. Nazywam się Lee. Zajmuję się sprawą śmierci Luciusa Raina. Nie jesteś z policji. Wiem, że próbowałeś ostrzec burmistrza przed cyberpsycholem. Co jeszcze wiesz? Że powinieneś się ze mną spotkać. Wybieram się właśnie na kawę do Chubby Buffers. Zaraz tam będę. Hej, chyba ktoś do ciebie. O co chodzi? River Ward? To ja. Jesteś V, prawda? Mój partner, detektyw Han. Dzięki, że zgodziłeś się ze mną spotkać. Naprawdę zamierzasz pracować z najemnikiem? Jeszcze nie wiem, co zamierzam. Na razie wysłucham, co ma nowego do powiedzenia o śmierci Raina. Ty znowu o tym? Szef ci raz powiedział, że masz to zostawić. Lepiej go posłuchaj, on nie lubi powtarzać rozkazów. Jak nie chcesz słuchać jego, to posłuchaj mnie. Ja ci dobrze życzę, po prostu odpuść tę sprawę. Przecież nic nie robię. Siedzę, piję kawę, słucham plotek. Dobra, rób co chcesz.
Ja w tym nie będę brał udziału, zresztą i tak śpieszę się do córki. A wy przynajmniej znajdźcie sobie mniej eksponowane miejsce na takie rozmowy. Nie masz tego przypadku. No, to słucham. Na kolację żarcie. Detektyw Han nie przepada za Edgerunnerami. Nie bierz tego do siebie. Detektyw Han mało za kim przepada. No, poza swoją córką. Podobno chcesz rozmawiać. Przed atakiem na Raina chciałeś przekazać jakąś wiadomość ludziom burmistrza. Co to było? Najpierw moje pytanie. Dlaczego węszysz wokół tej sprawy? Kto cię wynajął? Wynajęła mnie Elizabeth Perales, jej mąż Jefferson. Przyszły burmistrz? W sumie mogłem się tego spodziewać. Wiesz co? Han miał rację, tutaj jest za dobra akustyka. Chodźmy do mojego auta. Okej, jak chcesz. Śmierdzisz przetworzonym żarciem. Chłopaki z mojego posterunku zgarnęli Chorwata, jak się pętał po Arroyo i strzelał do śmietników. I coś chrzanił, że idzie na spotkanie z burmistrzem. Kogo zgarnęli? Petera Chorwata. Psychola, który potem zaatakował burmistrza. Przytrzymali go, ale gdzieś się zapodział. Jeszcze przed złożeniem zeznań. Więc postanowiłeś ostrzec burmistrza przed niebezpieczeństwem? Tak po prostu, z dobrej woli? Mówisz to tak, jakby dobra wola była czymś wstydliwym. Wstydliwym nie, ale na pewno niecodziennym. Powiedziałeś, że się zapodział? Co to znaczy? To znaczy, że najwyraźniej komuś zależało, żeby akurat tego dnia nie liczył karaluchów w celi. I uprzedzając twoje następne pytanie, nie wiem komu. Moja kolej. Dlaczego Perales się za to zabrał akurat teraz? I dlaczego nieoficjalnie? Moim zdaniem próbuje zdyskredytować Holta. Podejrzewa go? Nie wiem. Ale nawet jeśli nie, to morderstwo burmistrza i tak narobi smrodu wokół jego zastępcy. Może po prostu się boi. Nie chce siadać na stołku, z którego przed chwilą się ktoś osunął martwy? Też bym nie chciał. Red Queen's Race. Słyszałeś coś na ten temat? Wiesz, co to za miejsce? Może i wiem. To ma jakiś związek z Rainem? Wybierał się tam w dniu śmierci. Dobra, spotkajmy się z moim informatorem. Obiło mi się o uszy, że Red Queen's Race to elitarny klub, ale nawet nie wiem, jak tam trafić. A potem pojedziemy porozmawiać z kobietą, u której pracował Chorwat. Albo właściwie możemy do niej pojechać najpierw. No, jak wolisz. Jedźmy do pracodawczyni. Też mi się wydaje, że gościa, którego stać na tyle chromu, ile on na sobie nosił, stać też na leki antypsychotyczne. Trzeba to zbadać. Okej. Okay. 90% czasu detektywa spełza na gadaniu. A co robisz przez pozostałe 10% czasu? Raporty pisze. No to kogo mamy przesłuchać? Mówiłeś, że to pracodawczyni psychola. Christine Markov, 42 lata. W aktach figuruje jako jedyna pracodawczyni Chorwata. No, i w ogóle jego jedyny kontakt. No dalej. Wi. Musimy popytać. Zacznę z lewej strony, ty z prawej.
Nazywasz się Krystin Markow? Nie, ale wiem, kto się nazywa. Stoisko z techniką. Tam, po drugiej stronie. Kupujesz coś? Jak nie, to wiem. Leć, dokończymy innym razem. Jesteś Krystin Markow? Ja nie, ona tam stoi, stoisko z techniką. Dzięki. Wieprzyć to wszystko do niczego się nie nadaje. Krystin Markow, mamy parę pytań. Gliny? Chcemy się czegoś dowiedzieć na temat Petera Horvata. Podobno tu pracował. Pracował, a potem przestał pracować i zaczął wygłaszać przemowy. Horvat dużo tu zarabiał? Pytam, bo za jego wszczepy można by kupić całe to targowisko. Tak, potwornie dużo zarabiał. Był milionerem, jak my wszyscy. W takim razie skąd miał pieniądze? Wiesz? Gdybym wiedziała, nie wciskałabym tutaj badziewia biedakom, tylko kupiłabym sobie AV-kę i bym nią odleciała bardzo daleko stąd. Pewnego dnia po prostu miał to wszystko. Był wtedy wyjątkowo podjarany. Nawet pytałam, skąd to wziął. Powiedział, że ktoś się wreszcie na nim poznał. A potem znowu odleciał w jedną ze swoich tyrad. No i co takiego mówił? Rań do złamanych chuja i tak mu się udało mnie wyruchać. To był jego stały refren. Dlaczego był taki cięty na burmistrza? Oczekujesz logiki od świra? Może mu się wydawało, że Rań przemawia z telewizora tylko do niego, obiecuje mu różne rzeczy, a potem go osrywa. Świat Horvata składał się wyłącznie z ludzi, którzy na niego czyhali. A najbardziej czyhał Lucius Rań. To kto jeszcze czyhał na Horvata? Oprócz Raina? Najbardziej pani prezydent. Potem Saburo Arasaka, a jak mu się zmarło, to jego syn, Yorinobu. To wszystko koszycie mi klientów. Ktoś wreszcie się na nim poznał. Horvat miał sponsorów. Wydaje mi się, że to było do przewidzenia. Teraz może się wydawać, że nic nie wskuraliśmy. Ale informacje często nabierają sensu dopiero na tle innych informacji. Ktoś wspomina, że go boli głowa, dajmy na to. Nieważny detal, relacja, nikomu do niczego niepotrzebna. Zazwyczaj tak. Ale czasem ten ktoś wchodzi prosto pod pędzący samochód, a jego sąsiad wspomina, że majstrowano przy klimatyzatorze w mieszkaniu typa od bolącej głowy. Przypadek? Zbieg okoliczności? A może otrucie? Celowe spowodowanie śmierci. Faktycznie miałeś taką sprawę? Nie, zmyśliłem to przed chwilą. Ale zasada jest ta sama. O, świetnie. Zajmę się nim. Zejdź mi z drogi, Lag. Twój kumpel siedzi i nieprędko wyjdzie. Tygrysy, wypierdalać. Wypierdalać! No to jazda! Cholera, V. Mówiłem ci, że to załatwię. Niebezpiecznie jest chodzić z tobą po ulicach. Masz zatargi jeszcze z jakimś gangiem, czy tylko z tygrysami? A jak myślisz? Jestem gliną. Muszę to zgłosić. Pogadam jeszcze z moim informatorem o tym twoim klubie. Red Queen's Race. Rozumiem, że ty też nie odpuszczasz. A skąd?
Ale najpierw muszę posprzątać ten twój bałagan tutaj. Spotkajmy się na miejscu. Od Olfnix. Pokrywa 330% dziennego zapotrzebowania na witaminy.
taki uchachany? No, bo niezła akcja była. Kilku gnojków próbowało wejść na krzywy ryj z fałszywymi krawkami. Gorzej ci czy jak? Mam coś, co cię nakręci na całe godziny. Przypomnij, na czym stanęło? Hej, szukasz towarzystwa na wieczór? To już nie szukaj. Pójdziemy dokąd? Czy proponujesz imprezy w ciemnej alejce? Nie jestem jakąś zwykłą zdzirą. Mam swój pokój. Właściwie mam trochę czasu do zabicia. Chodź ze mną. Coś, co cię nakręci na całe godziny. Hej, szukasz towarzystwa na wieczór? Co? Trzeba się prezentować, nie? Nie mogłeś bardziej uważać. Uważałem, ale przecież muszę ćwiczyć. Nie mam kasy. Kurwa mać! Cześć, Fingers. Co słychać? Szczęka mnie nadal boli po ostatnim spotkaniu z tobą. Nie ufam ci. I nie jestem aż tak zdesperowany, żeby musieć cię obsługiwać. Więc po prostu stąd wyjdź. Trochę szacunku. Coś, co cię nakręci na całe życie.